Od ubiegłego tygodnia część gminy Nieporęd i Wieliszew jest objęta działaniami zapobiegawczymi. Ma to związek z wykrytym w zeszłą środę ogniskiem wścieklizny. Zakażony nią był nietoperz. Co gorsza, zwierzę pogryzło jedną z mieszkanek Nieporętu. Otrzymaliśmy informację z jednej z lecznic, że dostarczono im do badania nietoperza. W dalszych naszych ustaleniach wynikało, że ten nietoperz wpadł do prywatnego domu na terenie Nieporętu, tam gdzieś on się tam zaszył za poduszkiem i jak właścicielka zapaliła światło, no to on tam zaczął jakieś dźwięki wydawać. Właścicielka była przekonana, że tam wpadł jakiś ptak i po prostu włożyła tam rękę, żeby go uwolnić. No i została ugryziona albo udrapana, wyjęła rękę zakrwawioną. Ponieważ nietoperz był już w stanie agonalnym, właściciele domu zabrali go z pokoju i wyrzucili na zewnątrz. Pogryziona kobieta następnego dnia po tym zajściu zgłosiła się do lekarza. Ten, gdy tylko dowiedział się, co się stało, skierował ją do szpitala zakaźnego. Polecono im także odszukać tego martwego już pewnie nietoperza. Poszli ci ludzie tam w te krzaki, gdzie go wyrzucili, no i się okazało, że zwłoki leżą. I zwłoki dostarczyli do lecznicy, lecznica nas poinformowała, bo takie mamy ustalenia tutaj z zakładami leczniczymi, że w takiej sytuacji zakłady lecznicze przyjmują zwłoki, nas po prostu informują. Podjechali moi pracownicy, zawieźliśmy to do ZHW, no i się okazało, że jest wynik dodatni. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast więc powiadomił o tym legionowskiego starostę. Od razu wyznaczono obszar zagrożony wścieklizną. Objął on miejscowości Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi, Józefów, Kąty Węgierskie, Izabelin, Michałów Grabina, Nieporęd, Rembelszczyzna, Stanisławów I, Stanisławów II, Wola Aleksandra i Wólka Razymińska w gminie Nieporęd oraz część miejscowości Michałów Reginów po wschodniej stronie drogi krajowej 61 w gminie Wieliszew. Mapy są dostępne na stronie powiatu legionowskiego, zarówno facebookowej, jak i tradycyjnej www. Można się z nimi zapoznać, ale również będzie dostępna na stronie lekarza weterynarii. Na terenie zagrożonym wścieklizną wprowadzono działania zapobiegawcze. Działania, które podejmuje lekarz, powiatowy lekarz weterynarii, to przede wszystkim nałożenie obowiązku na gminę dotyczącą oznakowania tego obszaru, a także szczególne zalecenia dla właścicieli zwierząt polegające na tym, aby nie pozwalać na opuszczanie posesji psom, starać się nie aby zwierzęta, takie jak koty, nie opuszczały domostwa, a także we wszystkich innych miejscach przebywać z nimi na smyczy. Wystosowano także apel do mieszkańców, aby informować służby o każdym padłym zwierzęciu. W ramach działań zapobiegawczych powiatowy lekarz weterynarii zarządził też sanitarny odstrzał lisów. Tych lisów dużo nie odstrzeliwujemy, bo to nie chodzi o zmniejszenie ich populacji, tylko lisy to są po prostu wskaźnikiem stanu sanitarnego lasu, czyli będziemy je badać, te odstrzelone lisy, czy one czasem nie są wściekłe. Trzeba mieć świadomość tego, że osoby niestosujące się do tych wymogów będą pociągane do odpowiedzialności karnej. Obszar zagrożony wścieklizną został wyznaczony na okres 90 dni.